trzeciej poprawce do artykułu 89 ust. 4 Senat proponuje poprawkę o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem trzeciej poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 451 posłów, większość bezwzględna 226. Przy braku głosów za i wstrzymujących i przy 451 głosach przeciwnych stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks Morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.